Shame. Wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku Supermarket Simulator. Tylko że w VR-ze oczywiście mamy rączki, mamy prawdziwe rączki. Mamy, zobaczcie, tutaj miasto, ja tu mogę chyba wyjść nawet. Rozjedźcie mnie proszę, nie chcę tu pracować, naprawdę. Dobra, przepraszam. Wchodzimy do naszego cudownego sklepu. Nie zwracajcie uwagi na ten brzydki napis, bo to jest tutorial. Trzeba coś wyrzucić, tak? Trzeba coś wyrzucić. Mamy tutaj buteleczkę, którą musimy oczywiście podnieść i wyrzucić do śmietnika. Nagle zniknęło magicznie. Czy ja będę musiał zamiatać to wszystko? Dobra, dobra, bierzemy miotłę. A, przepraszam, miałem czyścić. Czyścimy to. Wow, wow, jakie fajne uczucie to jest. Pozbywamy się syfu z ziemi. Wow, nawet ze ścian można wszystko zdrapywać. Dobra, czysto jest czysto. Siadamy do komp... Dobra, gramy w coś sobie. Usiadłem. O, mogę sterować. Czy ja będę musiał tak zamawiać wszystko na... Dobra, gdzie jest Grzesiu? Potrzebuję jakiegoś pracownika dodatkowego. Dobra, market, wchodzimy w market. Gdzie ciężko się tym sterować. I tutaj zamówmy sobie cukier. Weźmy cukier, weźmy sól, weźmy jakieś płatki owsiane. I to jest wszystko, co mogę zamówić, naprawdę. To jest wszystko, co ludzie mają z tego zrobić. Zamówmy, zobaczcie, mamy $1000, czyli więcej niż 50 na start, jak w Supermarket Simulator. Dobra, i teraz czekamy. A musimy jeszcze półkę zamówić. Dobra, zamawiamy półkę. Okej, stawiamy półkę. Nigdy się tak nie cieszyłem ze stawiania półki. Dobra, niech będzie tutaj na początku, żeby klienci mieli blisko. I teraz przenieśmy rzeczy. O, monitor też opchniemy. Supermarket Simulator tak się nie dało zrobić. Okej, proszę bardzo. Wow, wow, samo się rozstawia. Dobra, bierzemy wszystko w takim razie. Okej, razem z monitorem będzie. I musimy otworzyć sklep teraz. Tylko jak otworzyć sklep? Czy można wziąć pożyczkę? Dobra, jak otworzyć ten sklep? Już tu jest czysto i możemy go otwierać, tylko jak? Mam pociągnąć za jakąś linę, żeby otworzyć sklep przy znaku sklepu. Tutaj! Ja tego szukałem wszędzie. Dobra, sklep jest otwarty, jestem tutaj królem. Będą tutaj przychodzić ludzie. Już mamy pierwszego klienta. Dzień dobry, proszę pana. Niech pan wybiera, co pan tylko chce. Co pan... O, już tak szybko? Przecież ty nic nie wziąłeś, tylko to. Dzień dobry. Jak panu dzień mija, tak? Zobaczmy, co pan kupuje, tak? Przepraszam bardzo. Oczywiście robimy testy liźnięcia i tak dalej wszystkich produktów, zanim nasi cenni klienci to kupią. Okej, powinno być w porządeczku. 3, 4. Spadło mi, przepraszam, spadło mi. Podniesie sobie pan, tak? Podniesie sobie pan. Zobaczmy, gotówką chcę. Dobra, gotówę. Czy ja będę musiał tutaj wydawać pieniądze? Ile dajesz? $5? Dobra, daj te $5. Daj te $5. Okej, do kieszeni. $1.55. 4 gwiazdki dostaliśmy. Dzień dobry, co pani kupuje? Płatki owsiane. Rozumiem. Zobaczmy, czy dla pani będzie to zdrowe. Czy może pani to kupić? Widzę, że pani sportowa jest, tak? Pani o siebie dba, nie tak jak ten pan z tyłu. I jak pani o siebie dba, to też pani to oczywiście weźmie. Sobie... 4 gwiazdki nam dała. Wow. Ryż i ile soli. Dobra, to są największe zakupy. Jednak panią bardziej szanuję. Panią bardziej szanuję niż tamtą, która poszła. Bo już poszła. 10.42, proszę. Zawsze marzyłem być sklepikarzem. Po prostu 4 gwiazdki. Jak dostać 5 gwiazdek niby? Okej, zróbmy to szybko. Zróbmy to mega szybko. Płać szybko. 5 gwiazdek. 5 gwiazdek. Musi być 5 gwiazdek. 3? Jak 3? Nie mógł znaleźć cukru? Wow! Co pani kupuje? Zapasy? Jakaś znowu pandemia się zbliża, czy co? Jezu, ile soli! Ile płatków owsianych! Co pani sobie myśli? Myśli pani, że ja będę teraz to wszystko liczył, tak? $20 już! $26!
tu się ustawia ceny, czy nie? Bo jeżeli wy to kupujecie w cenie, w jakiej ja to kupiłem, to tak nie powin... Dobra, za karę. Musimy dodać cukier, musimy dodać cukier. 4 gwiazdki, dlaczego 4 gwiazdki? A, bo... Syf tu trochę jest, nie ukrywam. Dobra, pani poczeka, albo pani sobie to ogarnie tutaj wszystko. Ja idę posprzątać, za godzinkę będę, proszę pani. Dobra, zróbmy tutaj porządek. Śmieci wszystkie trzeba wynieść. Nie wiem, czy do tego kosza mam to włożyć. Chyba nie. Wszystkie śmieci wynosimy. Jeszcze panią. Hops. Hops. Skąd jest opona w ogóle w tym sklepie? Okej. Ten karton tu utknął, przykleił się tutaj. Pomóżcie mi go wziąć jakoś. To wywalimy jakoś na tyły, żeby nie było widać. Ten karton też oczywiście. Dobra, jest prawie czysto, jest prawie czysto. Musimy zatrudnić jakąś sprzątaczkę na pewno. Dajmy też nowe produkty na półkę i obsłużmy wszystkich klientów. Dzień dobry, troszkę pani czekała, ale było warto, proszę pani. Mamy najtańszy sklep w obrzeżu 10 metrów. Co to za banknot? 10 dolarów? 10 dolarów mi dała. No daj te 10 dolarów. Okej. Okay. No 2 gwiazdki, za co? Może nie wydałem ci całej reszty, ale bez przesady. No 2 gwiazdki. Ja tu spróbuję wszystkiego. Ja tu naprawdę szanuję wszystkich swoich klientów. Teraz oprócz tamtej pani, co wyszła przed chwilą, ale wszystkich klientów szanuję. Oni mnie nie szanują. To jest po prostu najgorsza praca na świecie. Czemu wszyscy... O, 50 dolarów mi dała! 31 muszę jej wydać! No, 2 gwiazdki, nie? Nie mamy zbytnio przedmiotów, musimy coś domówić, bo jest źle. Jest naprawdę źle. Siadamy do komputera i zamówmy dosłownie wszystko. Zamówmy też kolejną półkę, bo nie starcza miejsca. I wszystko podwójnie. No jak się to obra... Dobra, będzie tak designersko troszkę. Nie wiem, czy mam 2 półki jeszcze, ale niech będzie. Czy mogę to podnieść z dołu i przenieść to wszystko? Wywaliło się. Dobra, mamy już wszystko, zobaczcie na te półki, już się ciemno robi, proszę pani, ja tu od rana tu siedzę. 7:48, poproszę, dziękuję, że pani płaci kartą. Mam nadzieję, że jedna gwiazdko, jak ty mi dasz jedną gwiazdkę, to pożegnasz się nie tylko z tym, o, będę musiał to przynieść. No, zniknęło, przepraszam, ale musi pani za to zapłacić, przepraszam bardzo. O, nie. Co mam teraz zrobić niby? Dobra, weźmy stąd, weźmy z półki. Nie da się, zniknęło. Proszę pani, ja to pani wyjaśnię. Nie, proszę, po mnie zwolnią, naprawdę. Dobra, koniec tego dobrego, zamykamy sklep, wyjazd, wszyscy. Czemu ty weszłaś jeszcze? Czemu nie mogę drugi raz tego samego produktu policzyć? Gdzie to było? Nie mogę tego znaleźć nigdzie. Do backroomsów poszło, no nic nie zrobię już. O, udało się wygonić tych wszystkich klientów. Jesteśmy już bezpieczni. Nikogo tutaj nie ma, możemy otworzyć znowu sklep. Poranek już, a ja już pracuję, no to co to ma być? Jeszcze nikt monitora nie chce kupić. Jaki jest w ogóle sens otwierać sklep o tej godzinie? Zobaczcie, nikt nie przychodzi i mam otwarty sklep w ogóle. Otwarty sklep jest, nikogo nie ma. Jeszcze muszę jeszcze raz wyrzucać te śmieci. Póki nie ma klientów, trzeba wyrzucić jak najszybciej. To wszystko. O, dzień dobry, zapraszam. Dobra, spokojnie, Screamy. Pierwszy klient dnia, spokojnie, Screamy. O nie, wziął pan za dużo. 5 przedmiotów tylko, może chce pan? Mamy promocję, proszę pana. Ten oto monitor, trochę zepsuty, trochę był rozwalany przez dzieci. Znalazłem go w śmietniku, ale proszę pana, wyjątkowa okazja. 130 dolarów. Nie chce pan, to policzę. Będzie dużo gwiazdek, będzie dużo. 4 gwiazdki, dobra, nie jest źle. Następna pani, szybko. Jak najszybciej trzeba, żeby pokazać się z dobrej strony. 5 gwiazdek, 4 przez ten syf tutaj. Tego kartonu nie mogę zebrać w ogóle. Gdzie jest moja szczotka, nie wiem gdzie jest. O, tu jest, tu trzeba wszystko ogarnąć, wszystko posprzątać. Okej. Będzie czyściuteńko ten karton. No nie wiem co ja mam z nim zrobić, nie?
niby. Jako się nawet podnieść nie da. No i znowu 4 gwiazdki, ja chcę w końcu 5 gwiazdek. Po co pani tyle płatków owsianych? O, przepraszam. Ile tego pani bierze? Jestem bardzo z tego zadowolony, proszę pani, ale to jest nienormalna ilość rzeczy. Nie wiem, czy pani konkurencji nie otwiera przypadkiem. Jeszcze mi gotówką płaci. $50, nie no, dramat. W grosikach jej wydam. Wszystko zostanie w grosikach. Okej, już blisko. Proszę, nowy level dostałem nawet. Nowy level mam, rozumiesz? Ty też nie wiem, co to znaczy. Dobra, trzymaj te rzeczy, trzymaj te rzeczy. Płać kartą, płać kartą. Ja sobie idę i zobaczmy, co można zrobić, jak się ma nowy poziom. Mamy ulepszenia. Ulepszenia, czyli rozwój sklepu. Tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy na pewno pracownika, który będzie siedzieć na kasie i robić wszystko za mnie. Nie da się kupić pracownika? Nie da się. Stawiamy kolejną półkę w takim razie i to wszystko trzeba przenieść teraz. Poczekajcie chwilę, bo ja tu robię dosłownie wszystko. O, mogę wszystko, bo... Wszystko na raz przenieść. Dobra, mamy kolejnych klientów. Zajmijmy się nimi. Ale to jest dużo cięższe niż w Supermarket Simulator. Ja to muszę wszystko rękami przekładać. Jeszcze wypłacać im $50. Rozumiesz, ile to jest groszy? Czemu patrzysz na mnie pustym wzrokiem? Daj te pieniądze. Trzy gwiazdki jeszcze dostałem. No i to mi się podoba. Jedna sól, proszę bardzo. 88 centów. Czy mogę ustawić jakąś cenę? Dobra, muszę to sprawdzić. Poczekajcie chwilę, zaraz wracam. Zobaczmy, czy jest tu jakaś możliwość. Czyli wchodzimy tutaj. O! Jest! Dobra, na maksa! Płatki często kupują, tak? $4 za jedne, było 2 i 3. Wszystko będzie droższe, wszystko będzie droższe. Okej, dobra, wszystko jest droższe. Oni jeszcze tego nie kupili, to jest najlepsze. I prawdopodobnie 1,08, okej, nie wiem, ile to powinno kosztować u mnie. Ale z tego, co widzę, oni mają chyba stare ceny. No zobaczcie, 0,88 nadal sól kosztuje. O, płatki są za drogie niby. I tylko sól kupiłaś. Nie no, musimy zmienić ceny z powrotem. Oczywiście nadal wszystko będzie za drogie, tak? Ale nie aż tak bardzo drogie jak wcześniej. Czemu nikt już nie przechodzi? Za drogo jest czy co? O Jezu, jakie drogie! 11,70 za 3 produkty? 40 zł pani płaci za to. Pani nawet nie wie, jakie to drogie. Sklep obok jest dużo tańszy, ale... Spoko. 4 gwiazdki. Ale czekajcie, jesteśmy przecież w VR-ze. Co ja w ogóle robię? Przecież możemy bić klientów. Bolało? Jak to ceny? No... 10,41 poproszę. Znowu ty? Przed chwilą byłaś i kupowałaś to samo. Dosłownie to samo. W tym samym ubraniu ona była nawet. Zapraszam ponownie. 10 minut minęło. Pa, za drogie. Biedaku ty. Chociaż ja mam jakieś $100 na koncie. Jak cukier za drogi? Wszystko za drogie dla ciebie. Wszystko, proszę pani, jest teraz drogie, bo mamy wysoką jakość sklepu. Musimy świadczyć dobre usługi. O, zobaczy pani, o, jednak ją nie stać. Chciałem powiedzieć, że ją stać, że pani jest biedna, ale jednak nieważne. No masz $20, mogłabyś kupić wszystko. Jak nie mogłaś znaleźć, po prostu nie mogłaś znaleźć tych pieniędzy, a nie cukru i czegoś tam. Nie no, kolejna, którą nie stać. I wyszła sobie ze sklepu. Nie, idź stąd i nigdy nie... Co to za... Darth Vader tu idzie. Dzień dobry, myślałem, że pani ma maskę. Przepraszam bardzo. Chociaż jak tak się na mnie patrzy, to jakbym miała rzeczywiście maskę. O, równo dała. Dziękuję pani. O, nie dała równo, nieważne. A co ty robisz? Co ty robisz? Gdzie ty się pchasz? Czemu się pchasz? Nowy poziom! Nowy poziom mamy! Możemy teraz odblokować wodę. Jakkolwiek to brzmi, możemy mieć wodę. W końcu możemy mieć wodę. Okej, dobra, zamawiamy wszystko. Dosłownie wszystko. Bierzemy to i jak najszybciej rozstawiamy, bo zaraz będą ludzie narzekać. Czy ja muszę coś innego mieć? Muszę mieć jakąś lodówkę chyba. Trzeba mieć lodówkę. Nie mam pieniędzy. Dobra, musimy okraść klientów. Nie mamy już pieniędzy. Ja tu zaraz będę musiał zamykać biznes przez was. Jak $2 niecałe? Za ile ja to kupuję niby?
Zobaczcie, ile rzeczy nie mogła znaleźć. Przyjść jedna gwiazdka. Dobra, poprawiłem ceny. Ludzie nie powinni teraz na nic narzekać. 3 siódemki, proszę pana, będzie mieć pan szczęście w życiu. 2 gwiazdki? Czemu on przyszedł i już nie znalazł niby czegoś? To po co przychodzisz do tego sklepu w takim razie? Powinniśmy mieć już pieniądze, żeby kupić lodówkę. Ja tu muszę walczyć o pieniądze, naprawdę. Dobra, $200, kolejne $200 wydane. Tutaj dajmy lodówkę i przenieśmy te wszystkie rzeczy w to miejsce. Czemu ludzie przychodzą już z błędem, że czegoś nie znaleźli? Naprawdę, wątpicie we mnie. Wątpi pani we mnie. No i takich klientów, rozumiem, 4 gwiazdki. Nic nie narzeka. Pójdzie sobie do innego sklepu, jak czegoś tutaj brakuje, a nie zostawia oceny na Google. 1, 2 gwiazdki, bo mleka nie było. Wielka mi rzecz. Tutaj jest mleko po prostu nierozłożone, bo nie ma miejsca, no. Co ja się staram, naprawdę się staram, rozumie pan? Staram się, rozumie pan? No poszedł sobie. Co to jest? Stary, ile ty tego cukru potrzebujesz? 5, 6 paczek, 7 paczek cukru. Co ty z tym cukrem zrobisz? $20. 4 gwiazdki przynajmniej nam zostawi. Nie to, co ta pani na przykład. Kupi karton, nie mogę go przenieść. Ludzie mi mniejsze gwiazdki zostawiają przy ciebie, rozumiesz? Leżę tutaj na podłodze i próbuję cię podnieść. Dzień dobry. Dobra, wyrzućmy też to przy okazji. Ciekawe, jak to wygląda, gdy właściciel sklepu biega w ten sposób. Widzimy świat z pozycji minimalnej. Przepraszam. Idę do was. Jest! Podniosłem go! Musiałem się tarzać tylko. Chwilka, wyniosę to, tak? Nie ma już tego kartonu w końcu. Dobra, wstajemy. Już się ogarniam, przepraszam bardzo. Pan kupuje wodę. Wreszcie jakiś normalny człowiek. Jeszcze tylko łyczka, żeby przetestować wodę, proszę pana. I tak jest z kranu, proszę się nie przejmować. To będzie 40 zł, dziękuję bardzo, do widzenia. No nadal 4 gwiazdki! Czemu 4 gwiazdki, skoro jest mega czysto? Tutaj nie ma co w ogóle nawet poprawiać. Nie no, nie mam siły, zamykam ten sklep. Do widzenia, dziękuję za 4 gwiazdki. Was żegnam, ja was, widzowie, też żegnam. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Nie proście mnie o tą grę więcej. Pa, pa, pa.